Anna Myćka, witam w programie gośnia, a ze mną w studio dzisiaj poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, no to dzisiaj może troszeczkę porozmawiamy sobie o tych małych i średnich przedsiębiorstwach i chciałabym właśnie zapytać Pana, jakie Pana zdanie jest, czy dobrze się teraz tam dzieje w firmach, czy nie? No sytuacja... Prawdę mówiąc, po wyborach nie uległa większej zmianie, wręcz to, co nam przygotowała wcześniejsza ekipa, czyli podniesienie tych składek, na przykład zusowskich, czyli rozwiązań podatkowych. no Tutaj nic się nie zmieniło, czyli stawki zusowskie wzrosły, te, te problemy, które były wcześniej, pozostały. Nowa koalicja rządząca no, obiecała, że od razu, od pierwszego dnia weźmie się tam do ciężkiej pracy w ciągu 100 dni, wprowadzi 100 projektów i tam między innymi było bardzo dużo rozwiązań, na przykład ta kwota wolna słynna 60 tysięcy, to by bardzo pomogło i osobom takim pracującym, zwykłym i przedsiębiorcom. No ale miał być też na przykład dobrowolny ZUS, no i tutaj ani słychu, ani widu, nic się nie dzieje. Tak się składa, że jestem w Komisji Gospodarki, mhm. akurat czyli najpierw te wszystkie projekty przechodzą przez Komisję, dopiero idą pod obrady w Sejmie. Zwykle to wychodzi z ministerstwa, tak? na przykład w tym przypadku Rozwoju czy tam Finansów. No, i chodzi o to, że nic nie wychodzi z tych ministerstw. Także mamy totalny zastój. Chyba wszyscy się nastawili na kampanię wyborczą i w Sejmie nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Także wiadomości nie są dobre dla przedsiębiorców, muszą sobie jakoś dawać rady. Zmian na razie nie będzie żadnych. Właśnie tak, jak pan powiedział, że rząd wielokrotnie zapewniał, że to właśnie przedsiębiorcy są fundamentem naszej gospodarki i że ten kraj się rozwija. No to dlaczego to tak nadal stoi w tym miejscu? No pytanie troszkę do, do obecnych władz. Mhm. Dlaczego zamiast właśnie wziąć się do pracy, no jakoś zapomniało o tym sektorze. A, a no nie, ma, nie mam żadnych wątpliwości, że, że tym jeszcze tymi małymi, średnimi przedsiębiorcami nasza gospodarka w ogóle jeszcze funkcjonuje, bo to są ludzie wytrwali, naprawdę dają z siebie wszystko, żeby jakoś przetrwać. No ceny, jak wiemy, tych mediów, gazu, prądu wciąż się nie zmieniają. No... Wystarczy popatrzeć na centra naszych miast, one troszkę wszystkie obumierają i, i to widać wszędzie. Od Warszawy, właśnie jestem z Bielska, to w Bielsku, no w Rybniku też, że tak powiem, te pustre witryny straszą. No i, i szkoda, szkoda, że się tak dzieje. No myślę, że, że naprawdę niewielkim wysiłkiem dałoby się to uruchomić, ale brak tej woli politycznej. I ja myślę, że to no, ogromne rozczarowanie, bo... Nie jestem, mm -hmm. że tak powiem, zwolennikiem tej koalicji rządzącej, ale myślałem, że rzeczywiście w tej kwestii my jako Konfederacja pomożemy jakoś coś zrobić. Nawet poskładaliśmy projekty, ale one w tej słynnej mm -hmm. zamrażarce jednak sobie tam leżą. Nikt ich nie chce wyciągać. No i, i nie ma tej woli. Zamiast tego mamy no, te takie ideologiczne bardziej projekty, czyli właśnie in vitro, tam pigułka, dzień po i, mm -hmm. i teraz za chwilę ma wejść aborcja. Także troszkę gry dla ludu, a a o gospodarce nikt nie myśli. To co by Pana zdaniem należało poprawić, ulepszyć w tej kwestii, żeby właśnie młodzi przedsiębiorcy chcieli zakładać tę firmę? ZUS to jest podstawa naprawdę, bo to poza tym czynszem i, i tymi opłatami, jak ktoś otwiera załóżmy jakiś sklepik mały, jakiś ma pomysł, nie wiem, salonik fryzjerski czy kosmetyczny, no to co są te, te najwyższe koszty, ale ten ZUS tam w kwocie tam dwóch na start, no to, to wywróci każdą firmę, no bo... No, Absurd polega na tym, że czy my zarobimy jakieś pieniądze, czy nie, a wiadomo, że na początku tych klientów nie ma zbyt wielu, no musimy te 2000 tysiące zapłacić, musimy opłacić tych czynsz i tak dalej, te wszystkie. No robi się powiedzmy 5000 na starcie, no a te 5000 tysięcy to tak naprawdę, gdyby to pani otworzyła sobie taki salonik, no to gdyby go pani zarobiła, to dopiero jest pani na zero, a dopiero powyżej jakby ten... Mogłaby Pani coś mieć dla siebie. No I w związku z tym no, nie dziwię się, że nikt się nie pali do tego. Były badania chyba nawet niedawno robione wśród młodych tak, ludzi, m -m. ile osób chce, i to było poniżej 10%. Chce chyba tak, nawet 3%. No, 3 czy 4%. No to to świadczy o tym właśnie, no, ale no one są. One są prawdziwe te badania. No, ja bym, ja 20 lat, 25 lat przed posłowaniem moim prowadziłem działalność gospodarczą, no i dzisiaj bym się nie odważył, nie mając odpowiednich pieniędzy i, i środków na, na przetrwanie powiedzmy pierwszego roku. Także no, tutaj chyba nic się nie zmieni w najbliższym czasie. Zobaczymy jak to będzie po wyborach, bo myślę, że teraz wszyscy się nastawili na te dwie kampanie samorządową i europarlamentarną. Czyli w obecnych czasach lepsza jest praca na etat, czy, czy jednak? No, tak to wygląda. Mhm. Tak to wygląda, że, że patent na przetrwanie to jest właśnie znaleźć sobie jakiś etat, spokojnie przeczekać. A no, być może, no ja wierzę, że to się to zmieni, prędzej mhm. czy później. Czy to będzie po następnych wyborach, czy jednak w tych się coś uda jeszcze ulżyć trochę tym przedsiębiorcom. Bo to jest też troszkę tak, że te małe firmy to jest jakby trzą też tych kolejnych. Mhm. Budujemy przyszłość poprzez te małe firmy. Wiadomo, że z tych małych firm, tam z tysięcy tych małych firm wyłoni się ileś tam średniaków, a z tych średniaków tam mhm. za kilka lat duże firmy powstaną. No i jak wytniemy ten narybek, no to w przyszłości nie będziemy mieli tych grubych ryb też w gospodarce. No, a nasza gospodarka bardzo potrzebuje tych, tych grubych i tych średniaków, ale maluczkich najwięcej. A jeśli już te biznesy są, no to jak spotka pan takiego mhm. Kowalskiego, no to na co on narzeka? Czy, czy może też nie jest to tak, że na przykład wybrał złą, z, zły pomysł na siebie? No, no, z pewnością są takie osoby, które nie trafiły. Ale wydaje mi się, że, że to są naprawdę teraz... Bo na rynku pozostały osoby, które naprawdę wiedzą, jak to prowadzić, mhm. co robi. Tylko im po prostu no, nie, nie, nie zgadza im się to, bo no, jeśli już coś zarobią, to i nawet w domu muszą zapłacić, tak? jakiś część, jakiś prąd i koszty życia po prostu stały się tak, tak drogie, zbiednieliśmy. Jeszcze jakbyśmy popatrzyli, 2019 rok, no nie było to tak dawno, czy tam przed pandemią, początek 2020, naprawdę żyło się w Polsce całkiem dobrze. No, w tej chwili no, to, to naprawdę ten, ten poziom życia spadł i to czuwają wszyscy, no, ale przedsiębiorcy tym bardziej, no, bo oni zderzają się na pierwszym froncie, czyli im ludzie mają mniej pieniędzy, tym mniej zostawiają. Nie chodzą tak często na obiady, tak, do restauracji, tną koszty, nie wyjeżdżają tak często na wakacje. No i to, to odczuwają wszyscy. Czyli to troszkę taka, mm -hmm. takie koło mm -hmm. zamknięte, tak. ale w tą złą stronę, niestety. No. I, można, i mm -hmm. trzeba by coś, coś to zrobić. To I te, te, pro, te rozwiązania podatkowe, że tak powiem, czyli płacimy dopiero od pewnego poziomu, to by na, na pewno naprawdę użyło, bo to nakręciłoby całą gospodarkę. Mm -hmm. Pani na przykład płaciłaby nie od 30 tysięcy tak. podatku, tylko od 60, także miałaby pani 30 tysięcy, że tak powiem. <laughs> Znaczy, no nie 30 tysięcy, ale tej mhm. kwoty wolnej, prawda? Czyli podatku tam powiedzmy około 6 tysięcy na rok, by pani miała dodatkowy. No to pewnie by pani wydała na rynku. I jacyś przedsiębiorcy by skorzystali i wtedy by to, ten proces by się odwrócił. A czy można powiedzieć, że tak troszkę ten Polski Ład właśnie wywrócił ten ład i porządek, ta, który tam ta, wcześniej ten, był? No, no. no, się wydarzył no. trochę w fatalnym momencie, bo mieliśmy pandemię i potem to no. zamieszanie z tymi trzema równo wcześniej funkcjonującymi systemami podatkowymi. Szybko tam próbowano naprawiać. No ten projekt jakby w założeniach nie był zły, tylko wykonanie było fatalne po prostu i tam tyle było dziur, błędów, no, zostało to jakoś naprawione. Ja bym tego nie ruszał. Wiadomo, że im niższy ten PIT, tym lepiej, ale tą kwotą wolną naprawdę byśmy załatwili temat, bo, bo płaciliby ludzie dopiero podatek, no, gdyby już zaspokoili, że tak powiem, wszystkie swoje potrzeby, czyli mieliby na, to, na te czynsze opłaty jakoś, jakieś jedzenie. No, pewnie to jakiś skutek budżetowy byłby tam dotkliwy i dlatego podejrzewam, że, że nie jest to na razie procedowane. No ale no, zobaczymy, mhm. pożyjemy. Też przez Polski Ład może, można tak powiedzieć, że księgowe bały się rozliczać ponadki, a, mhm. a przedsiębiorcy no tak, tak. próbować, bo. Znaczy biurokracja i, że tak powiem, cały ten system kontroli, mhm. ten, no jest to też bardzo mocno do działa, jest to dotkliwe. Ja nim właśnie jeszcze, bo to. Od listopada jestem dopiero posłem, także cały rok mhm. prowadziłem praktycznie tą działalność jeszcze w ubiegłym roku. No naprawdę miałem tyle kontroli, co chyba przez ostatnie 10 lat nie miałem no w tym jednym roku tam po pandemii. Tak, tak intensywnie mhm. szukano tych pieniędzy. Się tak. Przedsiębiorca czekał no. i co tutaj się właśnie wymagało? Ale to, to też niechęca, bo po prostu nie dość, że, że człowiek walczy tam, no, że tak powiem, o każdego klienta mhm. i, i o przetrwanie, no to jeszcze tutaj się szuka jakiejś dziury w całym, na siłę się jakieś mandaty, tak, próbuje wlepiać. No jest to dotkliwe. Każdy przedsiębiorca, myślę, który troszkę tam działa już na rynku, wie o czym mówię. Mhm. No, tak... Głosujcie państwo na Konfederację, to to zmienimy, no ale nie mamy niestety wyborów jakoś, musimy przetrwać. Zmieniając teraz troszkę może temat, przejdźmy do tego głośnego w ostatnim hmm. czasie, czyli protesty rolników. Odbywają się w naszym kraju. No jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? No to są spokłosie no, tej wojny, która wybuchła na Ukrainie. No po prostu napłynęły do nas towary, że tak powiem otwarto granice zupełnie, tak jakby Ukraina była w Unii Europejskiej, a nie jest. No i o ile to była jakaś forma pomocy na samym początku, no o tyle teraz już to wywołało takie skutki, że po prostu całe rolnictwo upada. Nie opłaca się produkować praktycznie niczego, bo zalewa nas i, i mięso, i, i właśnie pszenica, zboża, kukurydza, wszystkie przetwory ostatnio maliny tak, afera z malinami była. Także na Ukrainie po prostu w związku z tym, że oni nie są w tej Unii Europejskiej, oni nie muszą spełniać tych norm. I na tym polega problem. Nasi rolnicy musieli ponieść ogromne koszty, muszą stosować się do norm europejskich, do tych limitów, mhm. a na Ukrainie jest dalej tak, jakby tak jak kiedyś u nas było. Kto sobie coś wyprodukuje, to ma. Jest druga jeszcze sprawa, czyli tam są te, te koncerny potężne holdingi. No i, i to są to są. Dla nas to są niewyobrażalne przestrzenie, bo u nas jest wielki rolnik, tak potężny rolnik, no to ma tam 500 hektarów, tak, 1000 hektarów, a tam to idzie w setki tysięcy mhm. autentycznie. Na przykład 100 tysięcy posiada hektarów jakiś holding produkujący. No i, i tak naprawdę oni produkowali to zboże tam dla całego świata, ale w związku z tym, że, że to zboże nie wypływa tam do Afryki, do Azji, tam gdzie były te rynki zbytu, no wszystko w związku z wojną idzie do Polski i do Europy. No i stąd te protesty, bo to jak pani zapewne wie, no nie tylko w Polsce rolnicy protestują, tylko w całej Unii Europejskiej. Na to nakłada się jeszcze ten Europejski Zielony Ład, czyli no ograniczenie właśnie produkcji, jakieś tam ugorowanie weszło u nas. Czyli nie wiem, czy pani wie teraz. Rolnik ma załóżmy 100 hektarów i w tym 3 hektary musi przeznaczyć co roku na ugorowanie, czyli ona sobie mhm. po prostu leży. Ta ziemia mają tylko zaorać i nie wolno mu tam nic zasiać. No dla... Nie dziwię się, że rolnicy tego nie rozumieją. No w... My to oceniamy, że to jest po prostu wykańczanie polskiego rolnictwa, zniechęcanie ludzi do, do produkcji. No tak jak się działo kiedyś z górnictwem, tak się dzieje teraz z rolnictwem i popieramy tutaj rolników w całej rozciągłości. No myślimy, no. Tylko co zrobić, no, nie? no. Donald Tusk, no, jakby powiedział, że spotka się dzisiaj z rolnikami. Czy to jakieś coś da, czy jakieś... No, wiceminister tak Kołodziejczak cały czas się spotyka, jeździ nawet na te protesty i gdzieś tam już chyba zatracił kontrolę, że nie wie, czy on już protestuje, tak, czy on, czy jednak reprezentuje tą stronę rządową. No, spotkać się spotka, no, ale... Mieliśmy jasną deklarację, że ta granica nie będzie zamknięta, tak? także no, rozmawiać mhm. można, ale decyzji nie ma. Rolnicy oczekują konkretnej decyzji, czyli zamknięcia granicy, tak jak to się stało w ubiegłym roku. No Niech pani sobie wyobrazi, no, mamy za chwilę marzec, rolnicy chcą siać zboża, mhm. chcą wiedzieć na czym stoją, a oni właściwie, no, ja, ja bym chyba nie siał na, na ich miejscu, no bo... Po co, skoro za, za jedną trzecią ceny przyjedzie to samo z Ukrainy, tak? I kto od niego to kupi? Także to wiadomo, że to są koszty, używanie tam nawozów. No, mhm. nie chciałbym być skórze rolnika, także całkowicie się solidaryzuję i uważam, że... No, trzeba im jakoś pomóc. Jeśli nie za zagwarantowanie po prostu jakichś cen skupu, no to w jakiś inny sposób. No, albo zamykamy granice i wracamy do, do jakichś rynkowych rozwiązań, albo pomagamy im po prostu finansowo. No właśnie, finansowo, 1,5 miliarda euro ma dać szybki przelew środków KPO dla rolników. Dużo, niedużo. No w obliczu całej gospodarki chyba niedużo, nie? bo to mówimy o 6 miliardach, no to jak mhm. sobie uzmysłowimy, że telewizja polska nas kosztowała miliard złotych, no to, to jest, czy tam 2 miliardy w pewnym momencie dobijało, no to, to są 3 lata funkcjonowania telewizji, a za to chcemy pomóc wszystkim rolnikom w Polsce. No jest lepsze niż nic, mhm. tak? jest to jakiś pomysł, ale myślę, że to jest taka, taka rzucona kwota na odczepkę i... Zielony ład, czyli to KPO, tam nie jest, że, że to są przyszłe, przyjeżdżają pieniądze i będą rozdawane. Tam w ogromnej części to jest oparte na kredytach. Te kredyty trzeba będzie spłacić. A druga kwestia, no to tam są pewne wymogi otrzymania okay. tego. Czyli na przykład właśnie to ugorowanie, albo przeznaczenie części y, tych areałów na uprawy ekologiczne. No coś za coś. na no uprawy ekologiczne bez nawozów, czy to nie wiem, czy pani kiedyś próbowała coś uprawiać bez nawozów? No, no to tak w Polsce rośnie, inaczej, rośnie to inaczej. tak sobie, tak? <grym> Czyli powiedzmy wyżyć no, wyżyć z takiego rolnictwa ekologicznego, mhm. no, to jest naprawdę sztuka i, i to na pewno nie jest pomysł na takie gospodarstwa jakieś potężne, tylko raczej jakiś ogródeczek taki przydomowy i tam pielenie sobie, mhm. co tam wieczorem, tak jak się komuś nudzi. A jak te protesty właśnie y, na Ukrainie y, wpływają na nasze stosunki? No, bo czy Rosja nie cieszy się, że teraz Polska i Ukraina troszeczkę się kłócą? No zdecydowanie, no, mamy konflikt zbrojny, każdy jakby kamyczek tak każdy problem związany z Ukrainą no jest to z punktu widzenia Rosji no jakieś wsparcie tak dla Rosji no ale no, my musimy też myśleć o swoich interesach no żyjemy w Polsce ważne żeby Polakom żyło się już nie mówię dobrze ale przyzwoicie na jakimś minimum no nie możemy poświęcić całego naszego rolnictwa tylko dlatego żeby na Ukrainie no, Putin nie zwyciężył, tak, czy nie zajął tych, tych terenów kolejnych. No, mieliśmy akurat teraz tam ten szczyt tam mhm. w Unii Europejskiej ponad 20 przywódców, no, dyskutowano właśnie o wsparciu. Amerykanie też tam w Kongresie jest projekt, chyba o dodatkowych 30 miliardach na uzbrojenie i na amunicję. No. Unia Europejska i Stany robią, co mogą, żeby to wesprzeć, ale chyba no, widzimy, że jakichś postępów wielkich nie ma, ta, ta sytuacja trwa. Rosja przerzuciła się chyba na tą produkcję zbrojną już tak na całego. No i, i naprawdę trudno będzie. Mieliśmy, mieliśmy, rozmawialiśmy ostatnio właśnie w takim środowisku w Sejmie. O tym, o tym, jakie są rzeczywiste te, te proporcje. Mm -hmm. No i okazuje się, że ta produkcja miesięczna tej amunicji w Rosji to jest mniej więcej taka jak tam półroczna całego świata. Także no, to było do przewidzenia, że, że w pewnym momencie nie będzie już z czego strzelać i czym się bronić. No, myślę, że tutaj chyba powinny w tym momencie dojść do głosu już. Te, te duże światowe potęgi, i po prostu siąść do stolika i wypracować jakieś rozwiązanie. No bo na tym no nie możemy chyba już zbyt długo prowadzić tej wojny. Tak mm. mi się wydaje. A angażowanie też Polski w jakiś taką. No bo nie wiem, czy pani słyszała, no już mówi się o zaangażowaniu wojsk, y, też europejskich, tak, ale były wspomniane też w kontekście polskim, że Polacy też mieliby, jechać, polscy żołnierze, jechać i brać udział. Tusk zdementował. No, ale tam słynne powiedzenie mówi, że tam nie wierzymy w niezdementowane informacje, tak. Mhm. No. Czy mamy się czego bać? Bo w ostatnim wywiadzie tam Putin powiedział, że jednak Polska nie jest w kręgu jego zainteresowań. Czy faktycznie tak jest, czy to jest taka gra? No. Nie można też opierać jakby się wyłącznie na wypowiedziach Putina. Wiadomo, że on prowadzi swoją politykę, dla niego celem numer jeden jest Ukraina. Znaczy przynajmniej te tereny, które on uważa za prorosyjskie. No, także no nie opierałbym jakiś, nie wyciągał większych wniosków mhm. z wypowiedzi Putina, bo, bo to jest teatrzyk, oni są bardzo dobrzy w propagandzie. Myślę, że, ale szczerze mówiąc, no nie sądzę, że, że Putin kiedykolwiek chciałby zaatakować Polskę. Myślę, że to bardziej taki nacisk gospodarczy i ta polityka, właśnie taka propagandowa, to, to z tym będziemy się borykać. Ale sytuacja może się zmienić rzeczywiście, jeśli wyślemy wojsko. Z premier Słowacji, Fico. No, Jednoznacznie określił się, że żołnierze Słowacy nie pójdą absolutnie na żadne, w żaden konflikt, nie będą się tam na Ukrainie angażować. I myślę, że, że powinniśmy zrobić to samo. Czyli na obecną chwilę czuje się pan tutaj bezpiecznie w naszym kraju? No tak się składa, że mieszkamy na drugim uh -huh. końcu. Także. No, ale nie chciałbym mieszkać na tym, tym ukraińskim, tak, pod, pod ukraińską granicą, bo jak pani wie, no spadały już bomby mm -hmm. i różne rzeczy się działy. Także my się możemy, możemy czuć tu bezpiecznie, ale jeśli patrząc na całość państwa i sytuację, no to ona nie jest ciekawa. Także uważam, że pokojowe rozmowy, nie angażowanie się polskiego wojska, absolutnie. I, I myślę, że powinno to funkcjonować mniej więcej jak, jak tak do tej pory, czyli pomagamy. Ludziom, którzy uciekają z Ukrainy, wysyłamy tam żywność, amunicją też możemy wesprzeć, ale z tego co wiem, niewiele jej już mamy, także to, to, niepoko... to jest problem niepokojący. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem był poseł Bronisław Folten, Konfederacja. Dziękuję bardzo, Dziękuję. do widzenia.